Dzień dobry Państwu, witam w to przedpołudnie słoneczne, świąteczne na obiektach Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kraśniku na mecz o Mistrzostwo Klasy Okręgowej Lubelskiej pomiędzy Stalą II Kraśnik a Polesiem Kock w pierwszej kolejce. Drużyna Polesia Kock wystąpi w następującym zestawieniu. W bramce z numerem 1 Adrian Parzyszek, z numerem 25 Kacper Białek, z numerem 8 Michał Białek, z numerem 9 Cikołondo Crispin Munasze, z numerem 27 Dawid Pikul, z numerem 4 Patryk Pożarowszczyk, z numerem 17 Maksymilian Sowa, z numerem 18 kapitan Arkadiusz Adamczuk, z numerem 16 Daniel Sowiński, z numerem 19 Jakub Czechowski, z numerem 21 Oliver Piszcz. Trenerem drużyny gości jest Fabian Ciok. Drużyna Stali Kraśnik wystąpi w następującym zestawieniu. W bramce z numerem 1 Kamil Kazimierak, z numerem 4 Grzegorz Leziak, z numerem 5 Mateusz Kozakowski, z numerem 7 Sebastian Pierzyniak, z numerem 8 Kornel Gałkowski, z numerem 9 grający trener Filip Drost, z numerem 16 Marcel Błaszczyk, z numerem 15 Piotr Stelmach, z numerem 18 kapitan Marcin Wojtaszek, z numerem 20 Kacper Wójtowicz, z numerem 21 Oliwier Szwedo i z numerem 16 Marcel Błaszczyk. Trenerem naszej drużyny jest duet Darek Matysiak i Filip Drost. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi trójka sędziowska z Kolegium Sędziowskiego Lublin w następującym zestawieniu. Jako główny Albert Kędzierski, sędzia asystent pierwszy Szymon Kaźmirski i sędzia asystent drugi Radosław Wrona. Sponsorami naszej drużyny są firma Jedma, hurtownia płyt meblowych, miasto Kraśnik i FLT Kraśnik. Oh, my God!
Już? Dzień dobry, witam Państwa ze stadionu w Kraśniku, gdzie odbędzie się mecz Ligi Okręgowej, pierwsza kolejka Ligi Okręgowej, rozgrywek prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej. Stal Druga Kraśnik podejmuje klub sportowy Polesie Kock. Mecz właśnie przed chwilą się rozpoczął, trójka sędziowska, Albert Kędzierski, Szymon jako główny, Szymon Kazimirski i na liniach Radosław Rona i Szymon Kazimirski właśnie. Reprezentują oni kolegium sędziów w Lublinie. Zapraszamy wszystkich serdecznie na stadion w Kraśniku, a tych, którzy nie mogą przybyć do śledzenia naszej transmisji na 4 Miasta TV na YouTubie. A redakcja 4 Miasta TV dzisiaj w składzie, komentujący Piotr Kołodziej, ekspert od piłki nożnej Michał Domański oraz redaktor naczelny, który czuwa nad realizacją, Radosław Brzyski. Drużyna gości Polesie Kock, żółto-niebieskie stroje, Stal Druga Kraśnik w jednolitych niebieskich strojach. Przedstawię Państwu składy drużyn. Z numerem Polesie Kock, z numerem 1 Adrian Parzyszek, bramkarz. Z numerem 4 Patryk Pożarowszczyk. Z numerem 4 Chris. Z numerem 8 Michał Białek. Z numerem 16 Daniel Sowiński. Z numerem 17 Maksymilian Sowa. Z numerem 18 Arkadiusz Adamczuk, kapitan zespołu. Z numerem 19 Jakub Czechowski. Z numerem 21 Oliwier Piszcz. Z numerem 25 Kasper Białek. Z numerem 27 Dawid Pikul. I na rezerwie z numerem 3 Miłosz Dajek, z numerem 6 Jakub Czechowski, z numerem 10 Kamil Och, z numerem 24 Piotr Cybulski. Trenerem zespołu gości jest pan Fabian Ciok, asystentem trenera Filip Skwara, kierownikiem drużyny Jacek Skwara. I drużyna gospodarzy Stal Druga Kraśnik, z numerem 1 Kamil Kaźmierak, bramkarz, z numerem 4 Grzegorz Leziak, z numerem 5 Mateusz Kozakowski, z numerem 7 Sebastian Pierzyniak, z numerem 8 Kornel Gałkowski, z numerem 9 Filip Drost, z numerem 15 Piotr Stelmach, z numerem 16 Marcel Błaszczyk, z numerem 18 Marcin Wojtaszek, kapitan zespołu, z numerem 20 Kacper Wójtowicz, z numerem 21 Oliwier Szwedo. Na rezerwie z numerem 3 Kacper Tylus, z numerem 6 Patryk Wyrostek, z numerem 11 Mikołaj Bryczek, z numerem 13 Kacper. Zapraszamy tutaj na stadion Mosiru w Kraśniku przy ulicy Żwirki Wigury 2. A nasza transmisja na 4 Miasta TV na YouTubie. Zalecamy subskrybowanie kanału, lajkowanie, udostępnianie na swoich portalach, na swoich profilach, na portalach społecznościowych. Piąta minuta spotkania, na razie wynik bezbramkowy. I w ataku Stal Kraśnik, Oliwier Szwedo. Piłka opuściła linię końcową, od bramki Adrian Parzyszek. Przed meczem tutaj wysłuchaliśmy tradycyjnie z głośników hymnu Stali Kraśnik. Faulowany zawodnik Polesia leży na boisku. Będzie rzut wolny dla gości. Mówiona. I w ataku przyjezdni. Szybszy bramkarz miejscowych Kamil Kaźmierak.
Dalekie wybicie, walka w środku pola. Faulowany z numerem 19 Jakub Czechowski. Rzut wolny, walka w polu karnym miejscowych. Przejęcie piłki. Kasper Białek, zagranie do Czechowskiego, strata piłki od autu, rozpocznie Piotr Stelmach. Zagrania do Marcela Błaszczyka. Przecięli to podanie obrońcy gości. Olesie Kock w zeszłym sezonie Ligi Okręgowej zajęli 8 miejsce. A Stal Dubla Kraśnik jest to Beniaminek Ligi Okręgowej. Drużyna ta wywalczyła awans w ostatniej kolejce. W zwycięskim remisie z Gościeradowem na boisku, właśnie w Gościeradowie. Do końca ważyły się losy spotkania i awansu rezerw Stali Kraśnik. Bramka bodajże wyrównująca w 92 minucie. No i tym samym teraz gospodarze rezerwy Stali Kraśnik od tego sezonu w Lidze Okręgowej Lubelskiej. Sowiński, Białek, od własnej połowy Stal Kraśnik, Grzegorz Leziak. Mamy tutaj na trybunie za ławką trenerską gości zorganizowanego kibica, bardzo młodego Polesia Kock, z bębnem, z werblami, z megafonem, który tutaj dopinguje swoją drużynę i zagrzewa do zwycięstwa. Daniel Sowiński wyrzucał z autu, ale przyjęli piłkę gospodarze i w środku pola strata Wójtowicza.
faulowany Chikorowondo Crispen Munashi, popularny Chris. Rozciągnięcie na prawo, Daniel Sowiński. Nie opanował dobrze piłki Kacper Białek i padła na łupem Kamila Kaźmieraka, bramkarza miejscowych. Chciał uruchomić tutaj na lewej stronie Marcela Błaszczyka. Golkiper gospodarzy, ale niedokładne zagranie, nie opanował piłki zawodnik z Kraśnika. Faulowany Pierzyniak. Trzynasta minuta spotkania. Stal Duga Kraśnik po lesie Kock 0-0. Uderzenie na bramkę. Za lekkie, bez problemów. Adrian Parzyszek. Nastąpiła tutaj zmiana w protokole. Bramkarz gości Adrian Parzyszek występuje z numerem 99, nie z numerem 1, jak podałem. Teraz widzę, że to jest to numer 99. I Stal Kraśnik. Parzyniak. Piłka opuściła plac gry z linii bocznej goście. Daniel Sowiński wzdłuż linii. Oliwier Piszcz do środka pola. Czechowski z problemami, ale odegrał do swojego kolegi. Teraz na lewo do Krisa. Chris z lewej nogi. Ładne uderzenie, ale piłka nie wpadła do siatki. Ucierpiał zawodnik gości, leży na boisku. Korzystając z przerwy, przypomnę, że sponsorem dzisiejszej transmisji jest Fabryka Mebli Jedmar oraz miasto Kraśnik. Także jeszcze raz zapraszamy wszystkich tutaj na stadion w Kraśniku, a później oczywiście po meczu o godzinie 13 można tutaj prosto ze stadionu pójść na pobliski zalew w Kraśniku, gdzie dzisiaj przy przepięknej pogodzie będzie można skorzystać z kąpieli wodnych i słonecznych. Aut dla Polesia. Po piłkę zmierza Chikorowondo Crispen Munashi, popularny Chris. Aut dla Polesia.
Może jako ciekawostkę powiem, że w drużynie Polesia z numerem 18 kapitan zespołu Arkadiusz Adamczuk, ten super strzelec Polesia Koc, który w tamtym sezonie Ligi Okręgowej do ostatniej kolejki walczył z Jurijem Perinem z Janowianki Janów Lubelskiej o tytuł króla strzelców Ligi Okręgowej. Koniec końców Jurij Perin bodajże o 2 bramki, 37 bramek bodajże zdobył tytuł, koronę króla strzelców, ale Arkadiusz Adamczuk, o ile pamięć nie myli, 30 chyba 5 bramek, tylko 2 bramki mniej, do samego końca walczył o tytuł króla strzelców Ligi Okręgowej. No i goście, Daniel Sowiński. Stal Kraśnik. Dobre rozciągnięcie na wolne pole, na prawą stronę, teraz do środka. Chyba za mocno. Kto szybszy? Chris? Czy może Stelmach? Faulował Stelmach i rzut wolny dla gości z Kocka. Patryk Pożarowszczyk. Wojtaszek, kapitan miejscowych, po raz kolejny chciał uruchomić swojego kolegę z drużyny, ale czujnie tam w obronie Chris. Sowiński, prawą stroną do Piszcza. I od bramki rozpocznie Kaźmierak. Wójtowicz do środkowego obrońcy, ten na lewo, Szwedo, nie ma spalonego, ładne zagranie, ale nie opanował piłki Marcel Błaszczyk, ratował się obrońca z Kocka wybiciem poza linię końcową, będzie rzut rożny dla rezerw Stali Kraśnik, czwartoligowca, który dzisiaj także rozegra swój mecz o godzinie 17:30 z Beniaminkiem Ligi w Biłgoraju z miejscową Ładą. Będziemy z naszymi kamerami także na tym spotkaniu. Rzut rożny dla miejscowych. Krótki rozbieg, ale ładna piłka. Piąstkuje Adrian Parzyszek. Nie przeszła, nie doszła ta piłka do Adamczyka, tego jak wspomniałem, super snajpera Polesia Kock. Sowiński rozpocznie od autu. Pożarowszczyk rozciągnął przez całą szerokość boiska do Chrisa. I gospodarze, przewrócił się w polu karnym Błaszczyk, ale sędzia główny pan Kędzierski uważa, że nic nie było i gramy dalej po Lesie Kock. Białek do Adamczuka. Faul na Adamczuku. Rzut wolny.
22 metra na wprost bramki strzeżonej przez Kaźmieraka. Czteroosobowy mur gospodarzy, a wykonawcą tego stałego fragmentu gry będzie Chris, prawdopodobnie, bo jeszcze jest drugi zawodnik z Polesia. Chris z lewej nogi uderza w mur. Aut dla przyjezdnej drużyny rozpocznie Daniel Sowiński. Czwarta minuta spotkania, w dalszym ciągu wynik bezbramkowy w meczu pierwszej kolejki. No jednak strata, wrócił Adamczuk, wmieszał się w to wszystko, on odzyskał piłkę. Sowiński do środka, do Adamczuka. Pikul. Pikul schodzi na lewą stronę. No i będzie rzut rożny. Wywalczył Pikul stały fragment gry dla swojej drużyny. Rozegrany ten korner. Przerwa na uzupełnienie płynów. 25 minuta spotkania. Sędzia w związku z warunkami panującymi zarządził minutę przerwy na wodę. Nie wiem, czy nasza kamera tutaj sięga, ale widzimy tutaj za stadionem w Kraśniku odkrytą pływalnię, gdzie stąd widać właśnie, że ludzie korzystają w ten upalny wtorkowy, świąteczny dzień, korzystają z kąpieli wodnych. Minuta przerwy na wodę i już za chwilkę sędzia główny wznowi ten pojedynek. I już gramy od własnej połowy rezerwy Stali Kraśnik. Oliwier Szwedo
Wojtaszek, kapitan miejscowych, na prawo. Strata piłki. No, ładnie minął jednego zawodnika gracz Polesia. Daniel Sowiński stracił na rzecz Pierzyniaka i miejscowi. Zagranie do Błaszczyka. Ratował się wybiciem poza linię boczną Grzegorz Patryk Pożarowszczyk. Aut dla Stali Kraśnik. Leziak w okolice linii 16 metra. Przy piłce Stal Kraśnik. Przerzut na lewą stronę. Tu więcej miejsca jest, luźniej. Szwedo. Oliwier Szwedo jeszcze raz. Przejął futbolówkę Sowiński, Czechowski. Wójtowicz do Błaszczyka. Jeszcze się utrzymuje Błaszczyk przy piłce. Chciał zagrać do swojego kolegi w polu karnym, ale obrona Polesia Kock zorganizowana. I goście przejęli. Teraz oni z szybkim atakiem. Za mocno do Adamczuka. Rozpoczął już Kazimierak, bramkarz Stali Kraśnik. Rozpoczęła się 30. minuta spotkania. Stal Lubia Kraśnik, Polesie Kock 0-0, bez bramek na razie na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku przy ulicy Żwirki Wigury 2, gdzie serdecznie wszystkich kibiców zapraszamy do oglądania tego spotkania Ligi Okręgowej. A na tych, którzy osobiście nie mogą się stawić, czeka nasza transmisja, która aktualnie jest cały czas prowadzona bezpośrednio na żywo ze stadionu w Kraśniku. Transmisja na kanale 4 Miasta TV na YouTubie. I teraz Stal Kraśnik. Oliwier Szwedo. Dla Polesia wyrzucał Chris, ale już szybko uzyskali piłkę gracze Stali Kraśnik. Strata w środku pola. Pikul. Chwilę korzyści, uderzenie, ależ przepiękna bramka, super snajpera Polesia Kock, Arkadiusz Adamczuk z numerem 18. W 32 minucie spotkania wyprowadza swój zespół na prowadzenie 1-0.
41. minuta spotkania, bramka dla drużyny gości, a jej strzelcem kapitan zespołu Arkadiusz Adamczuk. No, pokazał swoje umiejętności snajper Polesia Kock. Wsadził piłkę w tak zwane widły i 1-0 dla gości. Próbują odpowiedzieć gospodarze z Kraśnika. Teraz oni muszą odrabiać straty. Nie opuściła. Teraz piłka wyszła poza linię boczną. Aut dla Stali Kraśnik. Oliwier Szwedo. Jeszcze Szwedo. Rozciągnął na prawą stronę, no ale do kogo? Nie było tam żadnego z partnerów, a być może było to niedokładne zagranie, chciał inaczej troszkę. No i goście. Adamczuk minął jednego zawodnika z Kraśnika. Zagrywał do Czechowskiego, ale obrońcy Stali Kraśnik przecięli to podanie. Błaszczyk. Od własnego pola karnego Parzyszek, bramkarz przyjezdnych. Gra w środku boiska. Teraz daleki przerzut do Szwedo. No i rzut rożny wywalczył Oliwier Szwedo. Do narożnika zmierza z numerem 20 Kasper Wójtowicz. On będzie wykonawcą kornera dla miejscowych. Zagranie na krótki słupek, ale pilnował tutaj obrońca gości. (36) minuta spotkania. Stal Druga Kraśnik, Polesie Kock 0-1. Strzelcem bramki dla gości w 32 minucie kapitan zespołu Arkadiusz Adamczuk. Jest to mecz pierwszej kolejki Ligi Okręgowej rozgrywek prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej. Rozpoczyna Polesie Kock. Aut dla gospodarzy. Na wysokości pola karnego Polesia. Już wrzutka w szesnastkę. Odgrywał Wojtaszek do kolegi z drużyny, ale nie opanował piłki Kasper Wójtowicz. Nie doszła do niego piłka, no niedokładne było to zagranie. I bramkarz
z Polesia. Parzyszek wysoko, daleko wysoko wybija futbolówkę. Białek. Zagranie do środka pola, tutaj przejął Pikul. Pikul uspokaja grę. Wycofanie do tyłu, do Pożarowszczyka. Ten na lewo, na prawo do Sowińskiego. Grają po szerokości boiska na tą chwilę gracze z Polesia. No teraz próbowali takim wrzutką za obrońców zagrać do Adamczuka. No niedokładne wybicie. No i teraz może kontra, Stali Krasik, niedokładnie. Przeciął to podanie Białek. Chris do Adamczuka. Ależ chciał, tylko nikt nie zrozumiał intencji tego snajpera, kapitana zespołu Adamczuka. Odegrał do tyłu, tak z pierwszej piłki. Króciutko chciał zaskoczyć graczy ze Stali Krasik, ale jego partnerzy z drużyny nie zrozumieli jego intencji. Rezerwy Stali. Wójtowicz. Audla Stali drugiej Kraśnik. Rozpoczęła się 40 minuta spotkania. Stal druga Kraśnik. Polesie Kock 0-1. No może teraz uderzył Marcel Błaszczyk ponad poprzeczką. Nie ma bramki wyrównującej dla drużyny z Kraśnika. Wysoko wyszedł bramkarz Kaźmierak. Zażegnał niebezpieczeństwo. Stelmach. Leziak. Próbują rozbić tą szczelną obronę Polesia gracze z Kraśnika. No nie udaje się to na razie tak za często. Daleki przeżył, no za mocno to. Nie miał szans dojść Marcel Błaszczak do tej piłki. No i Stal druga Kraśnik. O nie, od własnego pola karnego. Czy jeszcze w tej połowie zdążą doprowadzić, dadzą radę doprowadzić do wyrównania w tym spotkaniu? Zobaczymy. No próbują, próbują. Na pewno nie można odmówić im ambicji. Oliwier Szwedo. Wójtowicz. Strata na rzecz Pikula. Pikul do Sowy. Dobra,
i rezerwy stali. Leziak. Jest tu na lewej stronie, chyba go nie widzi Oliver Szwedo, niepilnowany, ale próbują środkiem boiska. No może teraz na lewą stronę wychodzi ładnie Oliver Szwedo. Przeszła ta piłka, nie ma spalonego. Za mocno, za mocno. Troszkę wcześniej trzeba było zagrywać do Olivera Szwedo. A tak bramkarz Parzyszek z Polesiak od ubiegł skrzydłowego Stali Kraśnik. Sowiński. Out. No teraz troszkę taki zbawienny wiaterek na stadionie tutaj w Kraśniku. Chyba pomoże to troszkę zawodnikom, bo upał niesamowity dzisiaj. Nie wiem jak na tą chwilę, no ale zapowiadane jest 34 stopnie tutaj w Kraśniku. Na pewno jest już ponad 30, ale może ten wiaterek troszkę pomoże. Leziak. Sędzia główny, pan Albert Kędzierski, doliczył 2 minuty do pierwszej połowy w tym pojedynku. Adamczuk. Do własnego bramkarza Pożarowszczyk. Chris. Do Adamczuka, ale w obronie Leziak poza linię końcową główką i będzie rzut rożny dla gości. No oczywiście ten napadzior Polesia Kock, Arkadiusz Adamczuk, czaił się już tam w polu karnym, aby strzelić swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Będą mieli jeszcze okazję z narożnika boiska, ze stałego fragmentu gry, piłkarze Polesia Kock w tych już końcowych sekundach drugiej części gry, doliczonego czasu. Dośrodkowanie. No i znowu Adamczuk główkował, tym razem obok bramki. Rozpoczyna Kaźmierak. Leziak. Sędzia główny, pan Kędzierski, spogląda już na zegarek. Chyba za chwilkę zakończy gwizdek. Tak jest. Zakończył tą pierwszą połowę spotkania. Przypomnijmy, w meczu Ligi Okręgowej Stal Długa Kraśnik przegrywa z Polesiem Kock do przerwy 0-1. Strzelcem bramki w 32 minucie Arkadiusz Adamczuk. My widzimy się z Państwem już za kilkanaście minut po przerwie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kilka ogłoszeń. Zapraszamy na mecz.
Witamy Państwa po przerwie. Jesteśmy na stadionie w Kraśniku, gdzie odbywa się mecz Ligi Okręgowej Stal Duga Kraśnik Polesie Kock. Do przerwy prowadzenie gości z Kocka 1-0, strzelcem bramki w 32 minucie Arkadiusz Adamczuk, kapitan przyjezdnych. Nasza relacja na Cztery Miasta TV na YouTubie. Zapraszamy do oglądania. A zespół Cztery Miasta dzisiaj w składzie komentujący Piotr Kołodziej, ekspert od piłki nożnej Michał Domański oraz redaktor naczelny Radosław Brzyski. Sędziowie, zawodnicy już na boisku i w tym momencie pan Albert Kędzierski, arbiter główny tego spotkania, rozpoczął drugą część gry. Trójka sędziowska reprezentuje kolegium sędziów w Lublinie. Albert Kędzierski, 46 minucie zmiany w drużynie Stali. Radosław Wrona. Boisko opuścili grający z numerem 4 Grzegorz Leziak, z numerem 9 Filip Drost i z numerem 21 Oliwier Szwedo. W ich miejsce pojawili się grający z numerem 3 Kacper Tylus, z numerem 14 Michał Wagner i z numerem 22 Gabriel Gołowit. W drużynie Stali Kraśnik w przerwie nastąpiły zmiany. Boisko opuścili z numerem 4 Grzegorz Leziak, z numerem 9 Filip Drost i z numerem 21 Oliwier Szwedo. O, doskonała sytuacja teraz dla Polesia Kock. A w ich miejsce weszli z numerem 3 Kacper Tylus, z numerem 14 Michał Wagner, z numerem 22 Gabriel Gołowit. I przypomnę, że sponsorem klubu Stal Kraśnik, a także naszej dzisiejszej transmisji jest firma fabryka mebli Jedmar oraz miasto Kraśnik. Aut dla gości. Chikorowondo Chris Penn Munashi, popularny Chris. Faulowany zawodnik z Kraśnika. Tym razem rzut wolny w drugą stronę dla Polesia Kock. Jeszcze wspomnę, że nad spikerką stadionową dzisiaj tutaj czuwa oczywiście niezawodny Waldemar Wójtowicz. Michał Białek do własnego bramkarza. Sowa w pojedynku z Wagnerem. No i goście, Białek na prawo. Wszedł na lewą nogę zawodnik z Kocka. Jest Adamczuk w polu karnym, opanuje. Opanował, ale nie pozwolił piłce opuścić końcowej linii, ale wmieszał się w to obrońca miejscowych. Wybił poza linię boczną, będzie aut dla Polesia Kock. Wyrzucał będzie zza linii bocznej Chris. Faulowany zawodnik Polesia. Chris.
dośrodkowanie. Kasper Tylus główkował, ale no jeszcze goście przy piłce. Adamczuk w starciu z dwoma zawodnikami Stali Kraśnik stracił piłkę, no i gospodarze Błaszczyk faulowany. Pięćdziesiąta pierwsza minuta spotkania meczu Ligi Okręgowej. Stal Długa Kraśnik przegrywa z Polesiem Kock 0-1. Bramka w pierwszej połowie w 32 minucie kapitana gości Arkadiusza Adamczuka. A teraz rzut wolny dla miejscowych. Marcel Błaszczyk. Dwuosobowy mur przyjezdnych zawodników z Kocka. Gwizdek sędziego, Błaszczyk. Jeszcze Błaszczyk, no jeszcze się utrzymuje Stal Kraśnik. Z lewej nogi Sebastian Pierzyniak nieczysto trafił. Cały czas gospodarze przy piłce. Zdołał oddać strzał, odwrócił się zawodnik z Kraśnika, uderzył, ale zbyt lekko, żeby zaskoczyć Adriana Parzyszka, bramkarza Polesia. Kozakowski. No i od nowa swój atak muszą konstruować miejscowi. Marcin Wojtaszek, kapitan. Strata piłki. Stelmach. Wojtaszek. Na prawo do Wagnera. Wagner w pojedynku z Sową. I aut dla Stali drugiej Kraśnik. Jeszcze jeden wyrzut za linii bocznej dla miejscowych. Trzech zmian dokonał w przerwie trener gospodarzy Dariusz Matysiak. Mając oczywiście nadzieję na odwrócenie wyniku. Faulowany. A rzut wolny będzie wykonywał Chris. Główkuje obok słupka zawodnik gości. I grę wznowi Kazimierak, bramkarz Stali Kraśnik.
55 minut gry w tym spotkaniu. Stal Druga Krasik, Polisiek Kock 0-1, mecz Ligi Okręgowej. Wyrzucał Błaszczyk. No nie mogą dojść do pozycji strzeleckiej gracze Stali Kraśnik. Próbują atakować teraz szybką kontrą przyjezdni. Sowa. Zagrał w pole karne. Piłkę przejęli obrońcy Stali Kraśnik, konkretnie Kozakowski. Ładnie. Za szybko chyba chcieli zagrać do Stelmacha, który osamotniony tutaj z przodu. Aut dla Polesia. No teraz groźnie pod bramką miejscowych, ale wyjaśnili sytuację. Chociaż mają problem z wyprowadzeniem piłki. Naciskani i faulowany Adamczuk. Żółta kartka dla zawodnika z rezerw Stali Kraśnik. Przeprasza teraz swojego kolegę z przeciwnej drużyny. Żółtym kartonikiem ukarany kapitan. W 57 minucie żółtą kartką ukarany kapitan zespołu Stali Kraśnik, Marcin Wojtaszek. Potrzebna pomoc medyczna. Zawodnicy korzystają z tej przerwy, uzupełniają płyny. Jak wspominałem, bardzo gorąco dzisiaj, słoneczna, mocno upalna pogoda. Ja przypomnę, że sponsorem naszej transmisji jest fabryka mebli Jedmar, sponsor główny, oraz także miasto Kraśnik. Będzie rzut wolny dla Polesia Koc, Dawid Pikul przy piłce, trzyosobowy mur Stali Kraśnik. Czy będzie bezpośrednie uderzenie na bramkę? Nie, jednak miękka wrzutka do Adamczyka, wybijają gospodarze Adamczuka, przepraszam. Z tego miejsca rozpoczęli grę gracze Stali Kraśnik. Sędzia nakazał powtórzenie tego rzutu wolnego. Rozpoczyna Michał Wagner. Zawodnik, który wszedł w drugiej połowie na boisko. Gospodarze na własnej połowie, do środka, do Pierzyniaka, ten wycofał, ach, nie przyjął dobrze piłki,
Michał Wagner. 60. minuta spotkania. Stal Druga Kraśnik, Polesie Kock. 0-1. Bramka dla przyjezdnych w 32. minucie. Arkadiusza Adamczuka. Bardzo ładna bramka. Można to oglądnąć na naszych, na naszej relacji, na powtórkach. Teraz niezła akcja Polesia Kock, ale nie zakończona skutecznym strzałem. No i gospodarze. Dobry przerzut. Nie, jednak niedobry. Za mocny do Marcela Błaszczyka. Dobry zamysł, ale zagranie za mocne. Piłka opuściła boisko. Będzie zmiana w drużynie gości. Do wejścia na murawę przygotowany z numerem 3 Miłosz Dajek. I właśnie teraz Miłosz Dajek wchodzi na boisko z numerem 3. A boisko opuścił z numerem 19 Jakub Czechowski. Kacper Białek. 62. minucie spotkania. Zmiana w drużynie Polesia. Boisko opuścił grający z numerem 19 Jakub Czechowski, a w jego miejsce pojawił się grający z numerem 3 Miłosz Dajek. Za mocne zagranie do Adamczuka. Kapitan przyjezdnych ma tutaj pretensje do swojego partnera z drużyny. On tutaj mocno pracuje w ataku, Adamczuk, i wymaga też wiele od swoich kolegów z drużyny. Ten snajper Polesia Kock na pewno chciałby tu strzelić drugą bramkę, uspokoić, podwyższyć prowadzenie Polesia Kock. Na gospodarze w dalszym ciągu bez bramki. Próbują, co jakiś czas atakują, próbują doprowadzić do wyrównania. Ale przez prawie 63 minuty tego spotkania zobaczyliśmy jak na razie tylko jednego gola. Leży na boisku zawodnik, kapitan miejscowych Marcin Wojtaszek. Potrzebny jest ratownik medyczny na murawie, aby mu udzielić pomocy. Ja przypomnę, że sponsorem naszej relacji jest fabryka mebli Jedmar i miasto Kraśnik. Także dziękujemy tu przede wszystkim firmie Jedmar, prezesowi Marcinowi Jędrasikowi, który nam tutaj umożliwia transmitowanie meczów ze stadionu z Kraśnika. Prezes i właściciel firmy Jedmar oraz oczywiście prezes Stali Kraśnik. Dziękujemy panie Marcinie i pozdrawiamy. Dzisiaj oczywiście jeszcze przypomnę, będziemy transmitować kolejny mecz Stali Kraśnik, tym razem pierwszej drużyny. Będzie to mecz czwartej ligi pomiędzy Beniaminkiem Ładą Biłgoraj a Stalą Kraśnik. Ten mecz o godzinie 17:30 na stadionie w Biłgoraju. A już w najbliższą niedzielę 20 sierpnia o godzinie 17:00 także tutaj będziemy na stadionie w Kraśniku z naszymi kamerami, gdzie odbędzie się mecz czwartej ligi Stal Kraśnik Janowianka Janów Lubelski. Kolejny Beniaminek czwartej ligi Janowianka będzie tutaj gościć na stadionie w Kraśniku. A my dla Państwa przeprowadzimy relacje na żywo także z tego spotkania. Dawaj,
No i goście, z daleka uderzał Kacper Białek. Uderzenie niecelne. Piłka opuściła linię końcową ponad bramką. Nie mamy zmiany wyniku. 65 minut gry za nami. Stal Druga Kraśnik, Polesie Kock 0-1. Bramka dla gości w 32 minucie. Szczerze 66. minuta spotkania. Zmiana w drużynie Stali. Boisko opuszcza grający z numerem 7 Sebastian Pierzyniak. W jego miejsce pojawia się grający z numerem 11 Mikołaj Bryczek. W 66. minucie spotkania. Zmiana w drużynie Stali Kraśnik. Plac gry opuścił z numerem 7 Sebastian Pierzyniak, a na murawie w jego miejsce pojawił się z numerem 11 Mikołaj Bryczek. I Polesie Kock, Dawid Pikul. Pożarowszczyk do własnego bramkarza, ten wybija, walka w powietrzu, w środkowej strefie murawy. Wagner do własnego bramkarza, musi się ratować mocnym wybiciem Kaźmierak. Teraz poza linię boczną Parzyszek. Golkiper z Kocka. No i będzie aut dla Stali Kraśnik. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale wzmógł się tutaj doping kibica z Polesia. Młodego kibica, ale bardzo zorganizowanego. Brawa dla tego młodego chłopca. Adamczuk. Adamczuk w pojedynku z dwoma zawodnikami. No, ależ minął obrońców i uderzył z ostrego kąta Adamczuk, ale obok słupka bramki strzeżonej przez Kaźmieraka. Doskonała sytuacja na podwyższenie prowadzenia przez Adamczuka i Polesie Kock. Jest groźny, jest niebezpieczny ten snajper i kapitan zespołu Polesia Kock. No nie darmo do ostatniej kolejki w tamtym sezonie w Lidze Okręgowej walczył o tytuł Króla Strzelców z Jurijem Perinem z Janowianki Janów Lubelski. Ostatecznie Perin zdobył koronę Króla Strzelców, ale też ponad 30 bramek strzelonych przez Adamczuka robi wrażenie. Polesie Kock. Piłka dla rezerw Stali Kraśnik. No i po raz drugi w tym spotkaniu, a pierwszy raz w tej połowie, sędzia główny Albert Kędzierski zarządził na 69. minuta spotkania. Sędzia zarządził przerwę na wodę. Ja wykorzystam oczywiście przerwę, przypomnę sponsora, sponsorów Fabryka Mebli Jedmar i Miasto Kraśnik. Sponsor Stali Kraśnik, sponsorzy oraz naszej transmisji dzisiejszej. Dziękujemy tym podmiotom za umożliwienie nam transmitowania tego spotkania.
i po przerwie na wodę wznawiamy grę. Ja chciałem Państwa przeprosić w imieniu redakcji 4 Miasta. Tutaj mamy problemy pewne z grafiką, nie widać się wyniku z tego, co... 69. minuta spotkania, zmiana w drużynie Stali. Boisko opuścił grający z numerem 15 Piotr Stelmach. W jego miejsce pojawił się grający z numerem 13 Kacper Ryba. W związku z bardzo wysoką temperaturą, przegrzewaniem się sprzętu, troszkę tutaj nam siadła grafika, ale spróbujemy dokończyć to spotkanie. Mam nadzieję, że obraz oczywiście idzie dobry, tylko no, problem z wynikiem. A zmiana przy 69 minucie spotkania, zmiana w drużynie Stali Kraśnik. Boisko opuścił z numerem 15 Piotr Stelmach, w jego miejsce z numerem 13 Kacper Ryba. Aut dla Polesia Kock, dla drużyny, która prowadzi 1-0 w tej pierwszej kolejce inauguracyjnej Ligi Okręgowej rozgrywek prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej. Goście. Sowa przedarł się lewą stroną. Zagranie do Dajka. Miłosz Dajek jest w polu karnym. Wycofał do Sowy. Adamczuk z pierwszej piłki chciał tak tylko dotknąć futbolówkę, zaskoczyć bramkarza, ale obok słupka. Kolejna dobra sytuacja dla gości. W 71 minucie żółtą kartką został ukarany trener Dariusz Matysiak. W 51 minucie żółtą kartką został ukarany trener gospodarzy Dariusz Matysiak. Prawdopodobnie za jakieś tam odzywki do sędziego. I aut dla Polesia Kock. Bliżej zwycięstwa goście, ale tylko jednobramkowe prowadzenie. Także jeszcze wszystko jest możliwe w tym spotkaniu. 18 minut do zakończenia regulaminowego czasu gry. Zobaczymy, ile sędzia główny arbiter Kędzierski doliczy do tego spotkania. Rzut wolny. Kacper Wójtowicz już rozpoczął. Do Ryby. Gołofit. Wagner. Faulowany zawodnik z Kraśnika. Kacper Wójtowicz. On będzie wykonawcą rzutu wolnego. Wójtowicz, zagranie w szesnastkę. Składał się do strzału tam kolega z drużyny. No ale nie trafił w piłkę.
ostatni rzut wolny, tym razem dla Polesia Kock. W rękach Kaźmieraka, bramkarza Stali Kraśnik, który szybkim wykopem wznawia grę. Blokował tą piłkę Chris i będzie out dla gości z Kocka. Na Polesie Koc to taka solidny ligowiec. Ósme miejsce w tamtym środek tabeli, w tamtym sezonie w lidze okręgowej. Stal Kraśnik, Stal Druga Kraśnik, Beniaminek. No oczywiście skład rezerw Stali często jest zależny od różnych czynników, od tego, w jakim składzie pierwsza drużyna także występuje, więc zobaczymy, jak będzie w kolejnych kolejkach sobie radziła drużyna Beniaminka Stali Drugiej Kraśnik. No w tym spotkaniu oczywiście też nie odmawiajmy jeszcze szans. 15 minut jeszcze do zakończenia tego meczu. Walczą tutaj o swoją pierwszą bramkę w tym spotkaniu, pierwszą bramkę w lidze okręgowej, gracze rezerw Stali. Może teraz popychany będzie rzut wolny dla Stali Kraśnik, popychany zawodnik gospodarzy. I żółtą kartką ukarany gracz z Kocka. Nie do końca łapiemy, każdy ma! Jak nie masz, to 16. Żółtą kartką karany z numerem 16 drużynie gości Daniel Sowiński. Rzut wolny. Ależ blisko zdobycia bramki wyrównującej Stal Druga Kraśnik. W 75 minucie spotkania żółtą kartką został ukarany grający z numerem 16 Daniel Sowiński. Zamieszanie w polu karnym, ale wyłapał piłkę Parzyszek. A dla miejscowych. Walka w środku pola, przejął Sowa. Niedokładne zagranie. Próbowali tutaj do Błaszczyka miejscowi. No i koniec końców piłka w rękach Kaźmieraka, bramkarza Stali Kraśnik. Szybko wznowiona gra. Wojtaszek, kapitan. Strata.
Także drużyna skocka niedokładnie. Sporo niedokładności w ostatnich minutach w poczynaniach obu zespołów. Zagranie do Adamczuka. Adamczuk jest w polu karnym sam, ale wywalczył rzut rożny. Zmiana w drużynie Polesia Kock. Boisko opuszcza z numerem 21 Oliwier Piszcz, a w jego miejsce jest oznaczony numerem 10 Kamil Och. Chris, krótko z rzutu rożnego. Jeszcze Chris, z lewej nogi na bramkę. Ale jeszcze piękne uderzenie Cikorowon do Crispina Munashi po kolejnego Chrisa i w 80. minucie spotkania Polesie Kock wychodzi na prowadzenie 2-0 strzelcem bramki Chris. Osiemdziesiąta minuta spotkania, bramkę na 2-0, strzelił grający z numerem 9, Cikorowondo Crispin Munashe. No i 10 minut do zakończenia spotkania. Bardzo trudna już sytuacja. Rezerw Stali Kraśnik przegrywają 2-0 na własnym stadionie z Polesiem Kock. Ale gospodarze tu nie zrezygnują do ostatniej minuty. Dla atrakcyjności pojedynku, no dobrze by było, gdyby padła bramka dla Stali drugiej Kraśnik, ta bramka kontaktowa, która by pozwoliła nawiązać jeszcze walkę o korzystny rezultat w całym spotkaniu dla Stali drugiej Kraśnik. Ale jak wspomniałem, Polesie Kock to doświadczony ligowiec w lidze okręgowej. Nie wiem, czy wypuszczą to zwycięstwo. Dawid Pikul. Kasper Białek. I bramkarz Kaźmierak. Wojtaszek. Rzut wolny dla rezerw Stali. Przy piłce Wójtowicz. Wójtowicz, wysokie zagranie w szesnastkę, jedną ręką. No, ależ niebezpiecznie. Najpierw pomylił się bramkarz, później pomylił się obrońca z Polesia Kock. Ale piłka nie wpadła do siatki. Będzie rzut rożny dla Stali Kraśnik, którzy teraz jakby złapali wiatr w żagle. Marcel Błaszczyk. Główka. No teraz pewnie Parzyszek w bramce. Nie ma bramki dla... Nie ma gola dla Stali drugiej Kraśnik. A rozpoczęła się 84. minuta tego pojedynku.
dalszym ciągu goście prowadzą 2-0. Po bramkach w 32 minucie Adam Czuka i w 80 minucie Krisa. Michał Wagner, wykonawcą wyrzutu z autu. Adamczuk. Do Sowy. Jeszcze jest Pikul. Domagali się zagrania ręką gracze z Kocka. Ale sędzia nakazuje grać dalej. Faul. Będzie żółta kartka dla strzelca drugiej bramki dla Polesia Kock, czyli Krisa. W 85 minucie spotkania żółtą kartką ukarany zawodnik Polesia Kris, grający z numerem 9. Miłosz Dajek. Do Adamczuka. Chris w okolice 16 metra składał się do główki. Dajek. Wybijają, wyjaśniając sytuację, piłkarze rezerw Stali. Adamczuk. Trener gości, pan Fabian Ciok, przygotowuje kolejną zmianę w swoim zespole. To już chyba tak na przeciągnięcie czasu. Mamy 87 minutę spotkania. Jego zespół prowadzi w Kraśniku 2-0. I jest bliżej zwycięstwa i wywalczenia 3 punktów w tym meczu pierwszej kolejki Ligi Okręgowej. W okręgu lubelskim. Zmiana w drużynie gospodarzy z numerem 19 na boisku. 87 minuta spotkania, zmiana w drużynie Stali. Boisko opuścił grający z numerem 16 Marcel Błaszczyk. W jego miejsce pojawił się grający z numerem 19 Jakub Kuś. A plac gry opuścił z numerem 16 Marcel Błaszczyk. Sześciu zmian dokonał trener rezerw Stali, Dariusz Matysiak. Ucierpiał tutaj w starciu Mateusz Kozakowski. Przerwa w grze. Zawodnicy korzystają z tego, uzupełniają wodę w organizmie. Ja przypomnę, że sponsorem naszej transmisji jest Fabryka Mebli Jedmar. Zapraszamy do korzystania z usług tejże firmy.
Sędzia główny pan Albert Kędzierski zarządził, że w tym spotkaniu pogramy 4 minuty dłużej. Kolejna zmiana w drużynie gości. Na plac gry wchodzi z numerem 24 Piotr Cybulski. Osiemdziesiąta ósma minuta spotkania, zmiana w drużynie Polesia. Boisko opuścił grający z numerem 17 Maksymilian Sowa. W jego miejsce pojawił się grający z numerem 24 Piotr Cybulski. Stal Kraśnik, Wojtaszek do środka pola. Próba zagrania do Kusia, ale niedokładnie i bramkarz gości Parzyszek wybija piłkę do Dajka. Dajek stracił. Będzie aut jeszcze dla Polesia. Minęło 90 minut tego spotkania, trwa doliczony czas gry. Stal Druga Kraśnik przegrywa 0-2 z Polesiem Kock. Przepraszam Państwa. Wagner do Kusia. Ten w pole karne, główkują poza linię końcową obrońcy z Kocka. Będzie rzut rożny dla gospodarzy. Kasper Wójtowicz. Dośrodkowanie. Jeszcze piłka dla miejscowych. Przepraszam Państwa. Problemy z głosem. Dośrodkowanie. Z prawej nogi nieczysto uderzył zawodnik gospodarzy. Od własnego pola karnego goście, Polesie Kock, którzy już tak podsumowując to spotkanie, wygrają dzisiejszy pojedynek, zdobędą 3 punkty w tej inauguracyjnej kolejce na stadionie w Kraśniku. A beniaminek ligi Stal Druga Kraśnik będzie musiał szukać punktów w kolejnych pojedynkach. No i tak, sędzia główny Albert Kędzierski zakończył to spotkanie. Stal Druga Kraśnik, Polesie Kock, 0-2. Bramki dla gości w 32 minucie. 90 minut minęło. Arkadiusz Adamczuk. Sędzia zakończył spotkanie. I w 80 minucie Chris. Polesie wygrało ze Stalą Kraśnik dzisiaj 2-0 po bramkach Adamczuka i Chrisa.
Jeszcze raz zapraszamy Państwa na dzisiaj na mecz Stali Kraśnik jedynki, która jedzie do Biłgoraja o godzinie 17:30 gra z Ładą. Z tego meczu jest transmisja bezpośrednia na 4 miasta na YouTubie. A w najbliższym czasie Stal Druga Kraśnik we czwartek gra w Pucharze Polski z drużyną Piłkarscy Sędziowie Lublin o godzinie 17:00. A w weekend, przypominam, pierwsza Stal gra w niedzielę o godzinie 17:00 z Janowianką Janów Lubelski. Natomiast druga drużyna Stali jedzie na wyjazd do Trawnik, gdzie w niedzielę o 16:00 gra z Traweną Trawniki. Przypomnę Państwu jeszcze raz, w meczu Ligi Okręgowej Stal Druga Kraśnik przegrywa z Polisiem kod 0-2. My Państwu dziękujemy za uwagę, za bycie z nami. Komentował Piotr Kołodziej, był Michał Domański, redaktor naczelny Radosław Brzyski. Zapraszamy na godzinę 17:00 na mecz czwartej ligi Łada Biłgoraj, Stal Kraśnik. Do usłyszenia, do zobaczenia w Biłgoraju. Mówią mi... Obudź się i przestań śnić, żeby lecieć się.